Szanowni Państwo, miło jest mi Państwa przywitać na pierwszej konferencji Stowarzyszenia Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza. Ja nazywam się Arkadiusz Gorzka, jestem prezesem zarządu. Towarzyszą mi panie, pani Jolanta Padziw, pani Julia Piotrowicz. Są to osoby, które zawodowo zajmują się zarządzaniem nieruchomości i finansami. Jesteśmy stowarzyszeniem, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Mamy osobowość prawną, mamy własne logo, siedzibę. Jesteśmy stowarzyszeniem, które chce się aktywnie zaangażować w sprawy naszego miasta, w sprawy mieszkańców Grudziądza. Nasze porozumienie... Nie, to tak nie. Bo nie będzie się... Proszę, tylko połączenie jest tak, żeby go nie przesuwać. Tutaj. Nasze porozumienie ma za zadanie zaangażować do współpracy najlepszych ludzi. Ludzi, którzy są stąd, którzy rozumieją to miasto, którzy mają tu swoich bliskich, którzy są profesjonalistami, których potencjał można wykorzystać dla mieszkańców i miasta. Będziemy organizować konferencje, na których będą mieli Państwo szansę poznać kolejne osoby z nami współpracujące. Mamy w Radzie swojego przedstawiciela, pana Arkadiusza Gorzkę, który będzie przedstawiał nasze propozycje na dobre zarządzanie miastem. Dobrze. Szanowni Państwo, oficjalne otwarcie naszej działalności zbiegło się z 3. rocznicą wyboru pana Macieja Glamowskiego na prezydenta Grudziądza. Pan Glamowski podsumował 3 lata swojej kadencji w tej oto publikacji. My bardzo analizowaliśmy ten dokument. Jest nam przykro, że nie ma tam mało konkretów z tego, co pan prezydent zrobił. Pan prezydent odwołuje się do inwestycji zadań, które zostały w tej kadencji zakończone, są w trakcie. Tylko pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy, że finansowanie, że planowanie, że przygotowana dokumentacja to jest efekt działalności poprzedniej władzy samorządowej. My czytamy w tym dokumencie, planujemy, zamierzamy, wybudujemy. Był czas przez te ostatnie 3 lata na to, ażeby już coś konkretnego mieszkańcom zaproponować, żeby mieszkańcy wiedzieli, co jest, będzie realizowane, co jest budowane już według działań pana prezydenta. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy czekają na konkretne działania w tym zakresie. My jako stowarzyszenie będziemy aktywnie wspierać naszych mieszkańców w każdej działalności. Będziemy reagować na wszelkie błędne decyzje, na wszelkie działania, które będą godziły w dobro mieszkańców naszego miasta. Cele naszego stowarzyszenia zawarto w statucie, który będzie dostępny na stronie internetowej www.czasgrudziądza.pl. Realizować je będziemy poprzez spotkania z mieszkańcami, sporządzanie analiz, dokumentacji, sprawozdań dotyczących zakresu funkcjonowania społeczności lokalnej. Będziemy współpracować z jednostkami samorządowymi, z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, z organizacjami pozarządowymi. Będziemy apelować do władz miasta o zmiany w prawie. Będziemy wspierać społeczność lokalną, prowadzić inicjatywy lokalne. Co zamierzamy zrobić w najbliższym czasie? Dokonamy oceny planu budżetu na rok 2022. Pokażemy, ile warte były obietnice w pakiecie Glamowskiego. Będziemy się przyglądać podwyżkom, tym, za co płacą mieszkańcy i czyje pensje finansują. Pokażemy, w jaki sposób przygotowywane są inwestycje, jak prowadzone są inwestycje, jak źle przygotowane inwestycje wpływają na lokalny biznes i życie mieszkańców Grudziądza. Przyjrzymy się szczegółowo wydatkom 1000 zł na promocję. Pandemia nie tłumaczy nieudolności. Rozumiemy konieczność oszczędzania, ale oszczędzają wyłącznie mieszkańcy Grudziądza, na których nakłada się drakońskie opłaty, z której opłacana jest świta pana prezydenta. Styl pracy ekipy rządzącej oraz części radnych z nimi współpracujących można pokazać na przykładach, na 3 prostych przykładach. Pierwszy przykład. Zamykamy basen na Kalinkowej, następnie ogłaszamy sukces, otwieramy basen na Kalinkowej. Drugi przykład.
podwyższamy opłaty za odpady, ogłaszamy sukces, obniżamy opłaty za odpady. I trzeci przykład, podnosimy opłaty w strefie płatnego parkowania, następnie ogłaszamy sukces, obniżamy opłaty w strefie płatnego parkowania. Szanowni Państwo, nie przez przypadek logo naszego stowarzyszenia jest budzik, bo my chcemy pobudzić lokalną społeczność, aktywizować mieszkańców. Chcemy współpracować z mieszkańcami, słuchać ich głosu. Chcemy działania podejmować, które będą odpowiadały mieszkańcom i będą dla nich te sprawy realizowane. Mamy, Szanowni Państwo, założoną skrzynkę elektroniczną. Jest to cg@czasgrudziądza.pl. Jest właśnie otwarta strona internetowa, na której będzie zamieszczony statut stowarzyszenia, wszelkie dokumenty, czyli deklaracje przystąpienia, dokumenty, które będą wytwarzane w trakcie naszej działalności, wystąpienia ekspertów. Zachęcamy wszystkich do współpracy. Ja Państwu bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji. Jesteśmy teraz otwarci na Państwa pytania. Jesteśmy do dyspozycji. Ja rozumiem, że to jest partia jest od wyborów, to jest miejski ruch i z tego, co tu już zrozumiałam, w kontrze do obecnej władzy. Czyli rozumiem, że Państwo przygotowują się do objęcia władzy za 2 lata, czyli jakby sobie przygotowują podłoże, tak? Znaczy my występujemy jako drużyna, to jest w pierwszej kolejności. Nie kreujemy na dzień dzisiejszy żadnego lidera tego ruchu. Zostaliśmy wybrani przez członków założycieli na pierwszy zarząd naszego stowarzyszenia. Co jeżeli chodzi o wybory za 2 lata, to jest jeszcze daleka droga, Szanowni Państwo. My będziemy działać w tym kierunku, że chcemy zjednoczyć wszystkie siły w Grudziądzu, które mają inny punkt widzenia na to miasto niż obecni włodarze. Państwo chcą zjednoczyć i rozumiem przejąć władzę. Znaczy, to będziemy pod ocenę naszych mieszkańców. To mieszkańcy zadecydują, czy przygotowane przez nas propozycje, przygotowany program i osoby, które będą z nami współpracować, będą godne do przejęcia władzy. Bo mówię, nigdy nie można dzielić tortu, kiedy ten tort jeszcze nie jest nawet w fazie produkcji. Jakby się podobną taktyki Państwo będą stosowali, co obecny prezydent. On też zaczynał od samorządowego obywatelskiego Grudziądza i szedł z takim hasłem i ze stowarzyszeniem do wyborów. Znaczy, mamy inne podejście niż pan prezydent co do podejścia do wyborów, bo wiadomo, że stowarzyszenie pana prezydenta opierało się na poparciu konkretnych sił politycznych, tak? My jesteśmy na dzień dzisiejszy ruchem apolitycznym, jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi środowiskami. Jesteście ruchem apolitycznym, ale wie pan, że żeby już jak będziecie chcieli jakby przejąć władzę w mieście i lepiej tym miastem zarządzać, no to trzeba będzie to poparcie polityczne mieć, bo jak doświadczenie pokazuje, bez poparcia politycznego tutaj się władzy nie zdobędzie. Znaczy ja bym troszeczkę polemizował tutaj z wypowiedzią pani redaktor, ponieważ jak dobrze wiemy, obecny prezydent rozpoczął kilka miesięcy przed wyborami swoją działalność. My rozpoczynamy tą działalność 2 lata przed wyborami, a więc chcemy, żeby to logo, które jest za nami, samo pracowało na sukces naszego stowarzyszenia. Ilu w tej chwili macie członków i rozumiem, że to są, pojawią się albo później jakby zaprezentujecie nazwiska, które są już związane, znane. Czy to będą osoby, które w ogóle nigdy nie istniały w życiu publicznym? Znaczy w pierwszej kolejności zgodnie z przepisami, które umożliwiają tworzenie stowarzyszeń, które mają wpis do KRS-u, musi być grupa inicjatywna, więc co najmniej 7 musi być członków, którzy zakładają stowarzyszenie. Są to osoby, które działają w życiu politycznym i tak samo osoby, które i społecznym, i osoby, które do dzisiaj nie były związane z żadną działalnością polityczną, które chciały się zaangażować w życie miasta. Co najważniejsze, jesteśmy otwarci na osoby młode, bo dużo się mówi w tych czasach, że powinniśmy odkurzyć wszystkie kadry, powinniśmy przewietrzyć tak zwane salony, więc chcemy umożliwić właśnie tym osobom możliwość działania, możliwość zaangażowania się w życie społeczne naszego miasta. Ja rozumiem, że na razie będziecie przez te 2 lata wytykali błędy albo podpowiadali obecnej władzy, jak lepiej zarządzać miastem, ale to tylko będzie podpowiedź, bo rozumiem, że jakiejś takiej praktycznego wpływu na to, co się dzieje w mieście, na razie nie będziecie mieli. Chyba, że prezydent was posłucha. Znaczy, że nie wystarczy wytykać władzy błędy.
bo ktokolwiek tylko wytyka błędy, a nie wskazuje pewnych dróg rozwiązania, to nigdy nie przekona mieszkańców do tego, co chce prezentować. Będziemy opierali się na osobach, które mają wiedzę w różnych dziedzinach, czy to w dziedzinie działalności spółek miejskich, czy w dziedzinie finansów publicznych. Będą przygotowane konkretne tematyczne konferencje, na których te sprawy będą przedstawiane. Nie jesteśmy tylko stowarzyszeniem, które się będzie koncentrowało na wytykaniu błędów. Nie, to ma być ruch ludzi, którzy chcą wprowadzić pozytywne zmiany w naszym mieście. Na jaki odzew Państwo liczą? Sądzimy, że odzew będzie uzależniony od tego, jak będziemy działać. Tak? Nie chodzi nam o to, że samo ogłoszenie w dniu dzisiejszym spowoduje, że drzwi naszego biura będą brane szturmem. Tak? Będziemy chcieli współpracować z ludźmi, którzy będą patrzeć realnie na to miasto, którzy będą mieli podobny punkt widzenia co my, a podchodzimy z punktu widzenia pracy u podstaw. Nie będziemy mówili, że wybudujemy takie centrum albo że taka spółka powstanie czy taki holding. Nie, my chcemy rozpocząć pracę u podstaw. Jeżeli nasza propozycja mieszkańcom przyjdzie do gustu, będziemy bardzo wdzięczni i będziemy przyjmować każdy głos dobry, każdy głos krytyki. Myśli pan, że kogoś z kolegów radnych pan jakby zaangażuje do tego? Oczywiście nie mówię ze strony opozycji, bo nie liczę na tą drugą stronę, z której pan... Znaczy to wszystko zależy od panów radnych, pań radnych, którzy obecnie zasiadają w Radzie. Ja jestem człowiekiem otwartym, w samorządzie pracuję już prawie blisko 20 lat. Każdy wie, jakim jestem człowiekiem, jakie mam zasady. Jeżeli te zasady, te moje działanie dotychczasowe komuś będzie odpowiadało i będzie chciał współpracować, my jesteśmy otwarci. Nigdzie nie ma zamkniętych drzwi. Rejon panuje w lidera, nie ma, czy ten lider będzie zaprezentowany, czy on ma się jakby sam wykreować u państwa, jak to jest, bo jednak zawsze ktoś musi czymś, jeżeli coś się powstaje, ktoś musi tym kierować i ktoś musi być tego twarzą. Znaczy na dzień dzisiejszy mamy zarząd, mamy statutowe władze, to jest podstawowa sprawa. Naszym celem jest sprawowanie wszelkich czynności w stowarzyszeniu, inicjowanie działań. Jeżeli chodzi o lidera, jest zbyt wcześnie, tak? My dokładnie wiemy, że wybory są za 2 lata, i wiele było takich przypadków, że ktoś chciał już być liderem na samym początku i niestety ten bieg, ten maraton nie dotrzyma, więc nie jesteśmy tutaj nastawieni konkretnie na stawianie na konkretną osobę. Jesteśmy drużyną i jako drużyna idziemy w kierunku naszych mieszkańców. Jak Państwo chcecie obudzić, pobudzić młodych ludzi, to o tym planujemy? No bo tutaj rozumiem, Państwo, że Państwa nazwiska są znane, ale mówi Pan mówiliście Państwo o młodych ludziach, żeby pobudzić, obudzić. Jak chcecie do nich dotrzeć? Znaczy, do ludzi młodych trzeba docierać w tych przestrzeniach, gdzie oni funkcjonują. Są media społecznościowe jako forma przekazu. Na pewno bardzo ważna jest praca w mieście, tak? Żeby mieszkańcy, młodzi ludzie zostali w Grudziądzu, muszą być perspektywy. My będziemy starali się rozwijać ich perspektywy. Mówię, no, przy pomocy naszych ekspertów, przy pomocy ludzi, którzy mają doświadczenie życiowe, ale też jesteśmy nastawieni, że chcemy słuchać ludzi młodych, co konkretnie chcieliby, żeby się w tym mieście zmieniało, jakie wiążą nadzieje, jak chcą, żeby się nie tylko władza samorządowa ukierunkowała, ale także różne dziedziny życia, bo to nie jest tylko to. Mamy kwestię, że człowiek młody staje na progu, że musi zdobyć pracę. Ta praca, wiemy, jak jest wynagradzana. Wiemy, że przed tym młodym człowiekiem stają kolejne dylematy. Gdzie ja będę mieszkał? Jak ja będę mógł utrzymać rodzinę? Więc my chcemy słuchać w pierwszej kolejności ludzi młodych, ludzi, którzy chcą szczerze związać się ze swoim rodzinnym miastem, ewentualnie będą tutaj przybywać do Grudziądza, żeby z tym miastem złączyć swoje przyszłe losy. Rozwiązania będziemy podawali w tym czasie, kiedy będzie odpowiednia informacja od właśnie zainteresowanych, tak? Bo my nigdy nie będziemy narzucać nikomu naszej woli, nie będziemy mówić, jak to ma żyć, jak to ma postępować. W pierwszej kolejności chcemy się wsłuchać tych ludzi młodych, tak? Bo oni mają różne problemy. To są kwestie i rodzinne, i społeczne. Też i okres tej pandemii wyrządził wielką szkodę ludziom młodym, młodzieży.
Więc my chcemy być tym takim elementem, który będzie spajał. Nie będziemy nikogo dzielić. Taki jest nasz bynajmniej cel. A gdybym miał powiedzieć, pani redaktor, na dzień dzisiejszy gotowe rozwiązania, no to bym prowadził zwykłą, powiedzmy, informację pod publikę. Nie mamy takich zamiarów. Ostatnie pytanie, czy prezydent i obecna władza w mieście powinna się państwo obawiać? Znaczy, szanowni państwo, nas się nikt nie powinien obawiać, bo my nie jesteśmy żadnym zagrożeniem ani dla pana prezydenta, ani dla żadnej władzy. Jesteśmy stowarzyszeniem, które jest postawione na konstruktywną krytykę. Nie mamy zamiaru nikogo tutaj ani obrażać. Zebrały się osoby i też takie osoby będziemy próbowali nawiązać kontakty, którzy będą nastawieni na dialog. To jest po pierwsze. Miasto nie potrzebuje kłótni, miasto nie potrzebuje kolejnej wojenki, miasto potrzebuje dialogu. Bo bez tego dialogu, bez tej współpracy daleko nie osiągniemy niczego i będziemy zawsze w takim, powiedzmy, ogonku województwa. I te 3 lata, jak państwo powiedzieli, że się zbiegło z podsumowaniem 3-letniej kadencji obecnego prezydenta, to są 3 lata zmarnowane, czy jednak są jakieś dobre strony tej kadencji i tych rządów w mieście? Znaczy, tak jak się wypowiadaliśmy, wiele inwestycji było dokończonych, zakończonych. Mało jest konkretów ze strony pana prezydenta, bo publikacja jest ogólnie dostępna, każdy może się z nią zapoznać. Są podejmowane różne rzeczy. Mamy ocenę działania pana prezydenta, nawet w COVID-zie, kiedy większość prezydentów walczyło o to, żeby szpitale, jak mamy jeden szpital grudziądzki, funkcjonowały, no to mieliśmy okres, że mieszkańcy Grudziądza musieli szukać pomocy w 2020 roku, kiedy była pierwsza fala, w okolicznych szpitalach. A na ostatniej konferencji, na ostatniej sesji dyrektor Jaskulski się wypowiadał. Szpitali w Bydgoszczy, jak dobrze pamiętam, jest 9. A tutaj był jeden szpital, gdzie obsługiwał prawie 160-180 tysięcy mieszkańców. I gdzie była ta władza samorządowa, która wtedy powinna wspierać, żeby zapewnić, mówię, bo COVID to nie jest jedyna choroba, tak? Każdy z nas ma rodzinę, dotknęła go tragedia, że ktoś miał zawał, ktoś miał wylew, ktoś musiał walczyć o operację wyrostka rbaczkowego, kamienie, tak? Ja mówię, ja przedstawiam już takie banalne choroby, ale o tym musimy pamiętać. No właśnie, to a propos szpitala, te 3 lata, jak państwo oceniają tutaj włączenie się w działania pana prezydenta i jego ekipy w to, żeby ten szpital się podniósł, czy on się podniósł w państwa ocenie, czy się nie podniósł, bo słyszymy, że sytuacja się ustabilizowała, stabilizuje. Czy państwo też to dostrzegają, czy raczej... Znaczy, my też słyszymy, że sytuacja się stabilizuje, ale trudno mówić o stabilnej sytuacji finansowej szpitala, gdy rzuca się radny na sesję projekt uchwały w sprawie konkretnej pożyczki, tak? Gdzie miesiąc wcześniej jest wszystko bardzo dobrze się działa, a tutaj jeżeli radni nie podejmą tej decyzji, to szpital już nie będzie mógł funkcjonować. Mówię, COVID się skończył, jeżeli chodzi o wymiarze przepisów prawa i tych środków, które płynęły do szpitala. To, że szpital był zadłużony, my to wiemy, ale porównajmy szpital z 2018 roku ze szpitalem w chwili obecnej. Porównajmy, ile funkcjonuje oddziałów, ile jest medyków, personelu białego, który funkcjonował, ile jest w chwili obecnej. To nie wystarczy wszystko zrzucić na to, że gdzieś są lepsze finanse, gdzieś są lepsze perspektywy. Szpital, mimo że miał trudności w 2018 roku, to funkcjonował. Mieszkańcy byli przyjmowani, były planowe operacje. To z tego, przez ten pryzmat trzeba patrzeć i nie tylko patrzeć przez ten pryzmat finansowy. Patrzmy przede wszystkim przez pryzmat ludzki. Dziękuję bardzo.